Cześć, siemanko, jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej, a właściwie starej nowej serii, w której pokażemy wam, jak zbudować przeróżne budynki, struktury czy cokolwiek, o co nas tylko poprosicie. Od ostatniego odcinka Pobuduj z Craftcast minęło już dobrych kilka miesięcy, więc myślę, że to najwyższy czas na powrót tej, myślę, że lubianej przez was serii w nowej odsłonie. No to co, gotowi na odcinek? Let's go! Dzisiaj w kilku prostych krokach przedstawię wam, jak zbudować taki oto prosty, pustynny domek. Postaram się, aby wszystkie kroki były dla was jak najbardziej zrozumiałe oraz łatwe w wykonaniu. Zaczynajmy. Okej, więc budowa naszego domku rozpoczynamy od fundamentów, a właściwie czterech bloków wyznaczających prostokąt o wymiarach 5 na 9 kratek. Dodajemy jeden blok w odstępie dwóch kratek od bloku w lewym dolnym rogu. Oraz całą dotychczasową konstrukcję podwyższamy o jedną kratkę w górę. Teraz wypełniamy prostokąt koblem. Pierwszy etap budowy mamy już za sobą. Kolejnym bardzo prostym etapem będzie połączenie powstałych wcześniej filarów. Nie łączymy jedynie tych z odstępem dwóch kratek. Teraz wokół trzech boków dodajemy taką oto dekorację. Kolejny etap budowy rozpoczynamy od dobudowania 5 drewnianych filarów o wysokości 5 klocków. Ponownie łączymy wszystkie filary oprócz tych dwóch z odstępem dwóch kratek. Z trzech stron dobudowujemy dekoracje, podobne do tej znajdującej się na fundamentach naszego domku. Nadszedł w końcu czas na wypełnienie ścian blokami sandstone'a. Pamiętajcie tylko o otworach na okna i drzwi. Zaczniemy teraz budowę fundamentów, podwierze oraz wejście do domku. Zaczynając od bloku obok prawego filaru w wolnej przestrzeni pomiędzy ścianami, stawiamy 4 bloki drewna wyznaczające kwadrat o wymiarach 5×5 kratek. W odstępie 2 oraz 4 kratek od bloku drewna w lewym górnym rogu naszego kwadratu dodajemy kolejne 2 drewniane bloki. Teraz podwyższamy przed chwilą postawione przez nas bloki o jedną kratkę w górę, nie robimy tego jednak z ostatnim blokiem, który postawiliśmy w poprzednim punkcie. Podobnie jak przy budowie fundamentów w pierwszej części budynku, środek kwadratu wypełniamy koblem, a wszystkie filary łączymy drewnem. Nadszedł ponownie czas na dobrze już naznaczoną dekorację, którą tym razem stawiamy z trzech stron wcześniej zbudowanej przez nas podstawy wieży. Teraz od budowy 4 drewnianych filarów o wysokości 10 bloków zaczynamy budowę już właściwej wieży. Wszystkie 4 filary u góry łączymy ze sobą blokami drewna.
Na szczycie oraz w połowie wieży na wysokości dachu pierwszej części naszego budynku dodajemy znaną nam już z kilku poprzednich etapów dekoracje z bloków drewna. Ściany wieży wypełniamy sandstone'em, zostawiając z każdej strony otwory na dwa okna. Główna bryła naszego budynku jest już praktycznie gotowa. Teraz przejdziemy do wykończenia z zewnątrz. Na szczycie wieży oraz niższej części budynku dodajemy takie oto blanki składające się z naprzemiennie pełnego bloku sandstone'a oraz półpłytek. Dach wieży, jak i głównego budynku wypełniamy deskami oraz budujemy schody przy wejściu do domku. Okna, jak i wszystkie przestrzenie pomiędzy wystającymi blokami drewna wypełniamy drewnianymi płotkami. Stawiamy też poręcze przy schodach. Czas na ostatni etap budowy naszego domku, a będzie to daszek z wełny, który na pewno doda mu uroku oraz trochę koloru. Jego budowę rozpoczynamy od postawienia 7 bloków drewna według schematu, który widzicie właśnie na ekranie. Dodajemy dwa filary z drewnianych płotków przy obu końcach podstawy. I na sam koniec budujemy daszek z wełny. Możecie zrobić go tak jak ja, bądź sami spróbować uformować coś podobnego.
już wszystko. Mam nadzieję, że poradnik był dla was przejrzysty i skorzystacie z niego przy następnej budowie swojego domku. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi na temat odcinka, zostawcie je w komentarzu, a jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie łapce w górę oraz subskrypcji tego, jak i mojego prywatnego kanału, który znajdziecie w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Cześć!